Cześć, siemano, z tej strony Noli, witam was w filmie, który pokaże wam, jak grać za WP-ą. Wiele osób na Twitchu mnie się o to pyta, także w końcu postanowiłem zrobić taki film na samym starcie. Powiem ci, że mam Global Elite wbijanego już z 50 razy, mam około 2000 godzin przegranych tylko z tą bronią. No i jeszcze gram w swoim teamie jako snajper, więc myślę, że mogę się na ten temat wypowiedzieć. No i na samym starcie chcę, żebyś zostawił jeszcze łapkę w górę. Proszę, wbijmy 3000 łapek w górę, naprawdę będę wam za to bardzo wdzięczny. A teraz zapraszam was do oglądania. Dobra, sam trening podzieliłem na kilka części. Na samym początku przedstawię wam sposoby trenowania AWP, a potem inne rzeczy. No to zacznijmy, że AWP możemy trenować na serwerach typu Only AWP, takie serwery są. Wystarczy sobie wpisać w wyszukiwarce i na przykład wyskoczy wam taki serwer, na którym ja teraz jestem. Mapa włączona jest na nim AMLEGO V2. Na większości serwerów macie tą mapę i możecie sobie po prostu ćwiczyć, strzelając się AWP z innymi po prostu graczami. Zobaczcie, jak dużo wam brakuje do nich i nad czym musicie popracować, bo czasami może to być wychylanie, po prostu strzelanie, refleks. Kolejną rzeczą, którą polecam do trenowania AWP, jest sam deadmatch, ponieważ chodzicie na deadmatch, rzeczywiście polecam deadmatche tylko takie, na których są włączone, na których jest włączony tryb tylko all for all, czyli strzelamy się ze wszystkimi, a nie tylko z przeciwnikami, bo chodzi nam tutaj o to, żeby ćwiczyć refleks głównie i pamięć mięśniową. Nie przejmujcie się tym, jak będą was zabijać w plecy i nie wiem, będziecie mieć staty 10, na przykład 50. Nie przejmujcie się tym, z czasem przyjdzie taki dzień, że zrobicie z tych statów zawupy 130 na 60, bo takie coś jest możliwe, ale to już trzeba naprawdę bardzo dobrze grać. I ten trening według mnie na deadmatchach jest najbardziej efektywny, więc go najbardziej polecam. Wbijać po prostu na deadmatch i cały czas grać tylko z AWP, nie zmieniając na żaden inny pistolet. No i ostatnio dosyć mały znany sposób, myślę, że go używa niewiele osób, ale jest bardzo dobry na trenowanie refleksu. Polega on na tym, że wchodzicie na mapę AIM Training V2, bierzecie sobie AWP do ręki, no i na tablicy wybieracie typ refleks. Z prawej strony pokażę wam się teraz miernik czasu, po prostu jaki czas reakcji będziecie mieć na to, żeby trafić w niebieską kropkę, którą zobaczycie na tarczy. Zacznijmy od preferowanej przez samą mapę szybkości i po prostu potem schodźmy coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, aż dojdziemy do ostatniej wartości. Ja obecnie stoję na refleksie typu 0.18, dlatego teraz wszystkie strzały, które zobaczycie na tym filmie, zostały przeze mnie trafione. Z prostego powodu, po prostu ta szybkość, która tu jest ustawiona, jest już dla mnie po prostu za wolna, bo to jest tylko 0,26 sekundy czas reakcji. No i według mnie najważniejszą rzeczą jest nauczenie się swoich własnych skutasiałych zagrań, jak ja to nazywam. Ja mam kilka wam pokażę, nie będę wszystkich też zdradzał, bo to są moje po prostu zagrania. I wy musicie sobie opracować swoje. Na samym starcie pokazuję wam tutaj okno, no i flash w okno. Taki flash powoduje nam to, że możemy się wychylić na ułamek sekundy i spróbować coś spikować z prostego powodu. Osoby na micie nie zdążą się od niego odwrócić i wszyscy będą mieć biało, więc jeżeli nawet nie trafimy, możemy podać info naszym partnerom. Takie zagranie jest bardzo dobre. Druga rzecz, na przykład wyobraźmy sobie, że nasz teammate rzuca nam smoke'a. Wiele osób robi tak, że idzie po prostu za te pączki, za te skrzynki, które tam są i próbuje wychylić na AWP znajdującym się w oknie. Jest to błąd, spróbujmy zrobić coś innego, wychylimy się na przykład z prawej strony tego smoke'a. Naprawdę mało osób się tego spodziewa, jest to skutasiałe zagranie i gwarantuje często fraga. No i ostatnia zagrywka jest podpatrzona od Alu, Alu ustawia się w tym miejscu, rzuca flasha w to miejsce, no i wychodzi z AWP wcelowany w Ferrari, czyli miejsce, które wam pokazałem przed chwilą. Zawsze jeżeli wrzucisz tego flesza, wszyscy na midzie mają biało i starają się uciec w bezpieczne miejsce, a bardzo, w 90% znajdziesz jedną osobę, która się będzie właśnie znajdowała w tym Ferrari. Także podsumowanie, musicie grać dużo deadmatchów, AWP deadmatchów i wymyślić sobie jakieś własne skutasiałe zagrania, które będą się sprawdzać w każdej sytuacji. I myślę, że wtedy będziecie naprawdę dobrze grać z AWP. Oczywiście potrzeba na to czasu, ja sam mówię, że przegrałem 2000 godzin tylko z tą bronią, ale myślę, że czym dalej pójdziecie z tą bronią, tym lepiej. I starajcie się w matchmakingach i w facetach i we wszystkim, w czym gracie, grać tylko AWP. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!